To była hipnozja na antenie Radia 1.7 i rozbujał nas utwór Dachowiec. Jak słychać, nadal jesteśmy na śląskich mirażach i właśnie nadajemy tutaj z miejsca zdarzeń. No i tak się składa, że chłopaki z hipnozji tutaj do nas zawitali. Cześć Joachim, cześć Kacper. Cześć, cześć, witamy. Cześć, hejka. Dopiero w zasadzie zeszliście ze sceny, bardzo, bardzo niedawno i chciałam zapytać, jak emocje zaraz po koncercie? Ja jestem turbo głodny. To bardzo się cieszę, że wybraliście jednak zawitać do nas, zanim zjedliście. Tak, więc po prostu już tylko czekam na to, którego burgera sobie zamówię. Ale tak na serio nie, czuję się bardzo nasycony takimi doznaniami scenicznymi, chociaż tych nigdy za mało. Ledwo się zejdzie ze sceny, już się chce na nią wracać, ale tak też fizycznie zawsze się chce, ja zawsze potrzebuję, jeśli wiem, jak ty, Kacper, po koncercie. Tak, bardzo przyjemnie. To był też nasz pierwszy występ na Śląsku i jesteśmy bardzo pozytywnie tutaj przyjęci. Mieliśmy też okazję zagrać tutaj właśnie materiał autorski przed śląską publicznością i jesteśmy zachwyceni, jak to tutaj wyglądało. Bardzo się cieszymy, że zawitaliście tutaj do nas na południe. Właśnie, rzadko tu bywacie na południu, bo z dalekiego Poznania to tak kawałek drogi, co? Wiesz co, może nie tyle odległościowo, co bardziej przedrzeć się przez labirynt remontów w Poznaniu. Już teraz ukończony. No tak, ale podobno ostatnio coraz lepiej, już podobno macie rynek z powrotem. Tak. No tak, okazało się, że jednak mamy rynek? Ten rynek. Tak. No ja byłam w zeszłym roku w Poznaniu i bardzo się zdziwiłam, że jakoś tak inaczej to wygląda, niż sobie wyobrażałam. Tak. Ale cieszę się, że zostaliście z powrotem. Proszę. Jadłaś rogala? Tak. Okej, tak, no to jest zaliczone. To Poznań jest. Experience. Tak, już odhaczone na liście, ale chętnie teraz do Poznania wrócę, zwłaszcza jakbyście na przykład w międzyczasie grali jakiś koncert, to na pewno wpadnę. No właśnie, a propos muzyki, bo moglibyśmy do tego przejść. Niedawno wydaliście singiel Dnieje. Gdybyście mogli powiedzieć parę słów o tym najnowszym kawałku. To jest utwór, który tak naprawdę zacząłem pisać 9 lat temu. Miałem zarys naprawdę tego utworu, gdzie była fraza: im bliżej siebie mrok topnieje, a ja dnieję. I ona tak naprawdę leżała przez kilka lat i w październiku zeszłego roku napisaliśmy szkic tego utworu z chłopakami i wiedzieliśmy, że to będzie jeden z naszych singli. Wiedzieliśmy, że to będzie piosenka wakacyjna. Tak, tak. To jest przede wszystkim utwór o relacji z samym sobą, o wybieraniu siebie w różnych okolicznościach, czy to właśnie relacyjnych, życiowych. I właśnie jest właśnie takim utworem, kiedy budzi się to życie, kiedy jest tego światła więcej i też chcieliśmy, żeby ten teledysk, który też nagraliśmy, pokazywał trochę tę historię takiego bycia, że jesteś ty kontra ty. W tym teledysku mam przyjemność biec przez Poznań o godzinie 4 rano. No właśnie, to było moje kolejne pytanie, bo widziałam, dzieliliście się tymi historiami w swoich social mediach dość obszernie i chciałam też o to podpytać, jak wyglądało faktycznie kręcenie tego klipu, bo wygląda wspaniale. Mieliśmy bardzo ambitny plan, to jest pomysł Joachima, żeby właśnie teledysk polegał na tym, że jest biegnąca postać i żeby było nagranie tej postaci. Dowiązało się z tym, że po prostu o 4 rano spotkaliśmy się w Poznaniu. W niedzielę o 4. Oni po mnie podjechali, bo zaspałem. trudno się dziwić. Nie chciałem tego mówić, ale tak. Chodzi tam widzowie słuchają. Dokładnie. Tak. Także to wiązało się z już byciem gotowym do akcji, do kręcenia teledysku o 4 rano w niedzielę w centrum Poznania. Impressive. Chcieliśmy wykorzystać moment, kiedy jeszcze Poznań nie jest rozkopany. Aha, a to on się tak rozkopuje w ciągu dnia, żeby utrudnić ludziom życie, a na noc się zakopuje z powrotem. Tak, wiesz, są jakby trzy pewne stałe w życiu. Jest inflacja, są podatki i remonty w Poznaniu. I remonty w Poznaniu. Nie, ale tak na serio, chcieliśmy przede wszystkim pokazać trochę miasta, pokazać takiego przywiązania do miasta i udało nam się znaleźć, trafić na piękny poranek i ująć ten moment i mieliśmy kilka podejść, w większości jakieś osoby nam wchodziły w kadr. O tej 4 rano. Tak, tak, no ludzie wracają z różnych miejsc, tak, ludzie tak, udają tak, się prawda. W różne miejsca. Ludzie też słyszeli, jak jechaliśmy z otwartym bagażnikiem, bo to było tak, że Łukasz, nasz perkusista, prowadził samochód, Kacper siedział na tyłach i w bagażniku z bagażnikiem. Z kamerą, tak.
Więc tak to wyglądało. To, że jeszcze bardzo kreatywnie musieliście podejść po prostu do samego kręcenia, że tak powiem. Dobry pomysł z tym samochodem. Wiesz, jeżeli tutaj wpadliśmy właśnie na taki pomysł, żeby to był taki format nagrywania biegnącej postaci, to jest jedyny i najlepszy pomysł, jaki nam przyszedł do głowy. Jak widać, efektywny z udanym skutkiem. I efektowny. Tak. Ale to się wzięło też od tego, bo ja bieganie jest jednym z rzeczy, które lubię robić. Ja zawsze sobie w trakcie biegania słucham nagrań z naszych prób. I ja wtedy myślę, okej, to można zrobić inaczej. Tutaj tekst można zmienić. Dobra, zmienianie tekstu już nie zaczynam tematu, bo już, za dużo widzę, tekstu zmieniam. Pomijmy. Tak, pomijam temat, tak. Natomiast właśnie często sobie po prostu biegłem i nuciłem te utwory. I Dnieje było takim utworem, do którego mi się biegło najlepiej mimo wszystko z naszych wszystkich utworów. Tak, ja też pomyślałem, dlaczego nie zrobić o tym klipu. I tym bardziej, jak to jest utwór o wybieraniu siebie i że jednak się biegnie samemu i właśnie się wybiera ten bieg. I no, natomiast ta krótka etiuda. Ja rozumiem. To pięknie się to wszystko splata. Aż ciężko mi się teraz tak odnieść, ale brzmi i wygląda to wspaniale. No i teraz mam takie pytanie w głowie, które chyba powinnam zadać wam na samym początku, bo nasi słuchacze mają tutaj już próbkę waszej twórczości, bo emitujemy waszą muzykę od wczoraj. Zresztą podobnie jak innych artystów tutaj występujących na Śląskich Mirażach. Ale gdybyście wy mieli powiedzieć, czym jest hipnozja dla was, tak muzycznie, I nie tylko lirycznie, jaka jest wasza wizja, tak żeby właśnie naszych słuchaczy zachęcić do zajrzenia w wasz repertuar, to jak byście to ujęli? Dla mnie hipnozja to jest na przykład poszukiwanie siebie, poszukiwania swojego stylu bycia, kierunku, który chce się obrać i jakieś takie tak naprawdę szukanie siebie i tutaj po prostu manewrowanie tym, kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być. Tak, ja mogę porównać hipnozję do kamienicy, gdzie masz kilkanaście kwadratowych okien i każdy z tych okien jest okładką singla. Każdy ten pokój jest oddzielną opowieścią i tak są takimi opowieściami nasze tutaj te utwory. I myślę, że właśnie to są takie okienka, przez które się zagląda. Może to być też nawet kalendarzyk adwentowy. Nigdy nie wiesz, co tam jest w środku. Więc tak, więc właśnie tym jest hipnozja. Może być od pudełka czekoladek po okna w kamienicy, gdzie po prostu zaglądasz i tu masz jedną powieść drugą i zostajesz na jak długo chcesz i idziesz do kolejnego okienka. Ale no, jeśli to was nie zachęciło, to nie wiem, co jeszcze można powiedzieć. Zachęcam was bardzo, mówię tutaj do naszych słuchaczy, do tego, żeby zaglądnąć do tych okienek i obczaić, czym jest hipnozja dla was. No i właśnie śledźcie chłopaków. Myślę, że warto nawet wybrać się do tego rozkopanego Poznania. On jest teraz bardzo ładny, piękny. Ale no, może kochamy nasze miasto. Tak, poprzez tutaj zakończenie remontu właśnie. Udało nam się nagrać teledysk. Tak na koniec w takim razie, może poza Poznaniem, gdzie was jeszcze można złapać w najbliższym czasie? To jest wszystko jeszcze w fazie remontu, skoro już o tym mowa. Rozumiem, więc więcej detali wkrótce, ale tym bardziej zapraszamy na nasze właśnie social media, więc tak naprawdę można tam spotkać nas z każdego zakątka Ziemi i Wszechświata, jak długo macie internet. Więc tam słuchajcie naszej muzyki, tego co wrzucamy, a kolejne utwory są w toku, bo jeszcze przed tym startem okresu świątecznego chcemy się z nami jednym utworem jeszcze z wami podzielić, więc... W takim razie... I ten utwór dzisiaj zagraliśmy. Jak ktoś był, tak, to... Ktoś słuchał, jak ktoś był, tak. to słuchał, a jak nie był, to niech śledzi właśnie social media tutaj chłopaków, tak, z hipnozji. Ja polecam serdecznie, ubawiłam się bardzo czytając te posty, więc... Dzięki. Tak. Polecam kontent sam sobie, ale przede wszystkim, żeby wiedzieć, co u chłopaków gra, bo warto bardzo, skleiły mi się dwa słowa, warto bardzo i zapraszam naszych słuchaczy do tego, żeby posłuchali was i śledzili na bieżąco, a wam bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że tutaj mimo głodu przybyliście do nas. Bardzo wam dziękuję. My dziękujemy za super wywiad i też życzymy wszystkiego dobrego i cudownych wakacji, pięknego lata i dniejcie z nami.